Cześć kochani, witam się z Wami w nowym filmie i będzie to film lumpeksowy, także zapraszam do oglądania. Teraz widzicie namiastkę rzeczy, które za chwileczkę Wam pokażę, a no tak, wspomnę. Pamiętajcie i subskrypcję, będzie mi bardzo miło. Pamiętajcie, w takie gorąco woda wskazana i wiecie co, ja mam tak dosyć po ostatnich ćwiczeniach, wszystko mnie boli. Że naprawdę jest ciężko. Ale nie poddaję się, daję radę i jakoś układam tak dni, żeby, wiecie, dalej trenować, ale to we vlogach na pewno oglądacie, przynajmniej tak mam nadzieję, że oglądacie. A pierwsza rzecz, którą trzymam w rękach, to jest piękna różowa bluza, chyba crop top, ale to zobaczycie na mnie. Wiecie co, bardzo się ucieszyłam, jak znalazłam tą bluzę w gąszczu różnych bluz i takich swetrów nie do końca fajnych. Jak zobaczyłam ten kolor i że nie ma żadnej plamy, jest totalnie basicowa. Jest tej długości, czyli idealnie właśnie będzie pasować do rzeczy z wysokim stanem. Nie trzeba tu się mocno gimnastykować, żeby wiecie, podstanik, wsadzać się i tak dalej. Ja bardzo często robię ten patent, ale on nie jest w 100% wygodny, tak wiecie, do noszenia na co dzień. Tak więc bardzo się ucieszyłam. Jeszcze dodatkowo emeczka, więc tu wszystko jest idealnie długości, rękawki, długość przód, tył, ekstra wygląda do mojego naszyjnika. Ja też tak patrzę, wiecie, pod naszyjnik, pod biżuterię później te rzeczy, żeby sobie dopasowywać. I fajnie, że ona miała bardzo mało tych kuleczek, tych mankamentów, więc ja sobie raz, dwa, trzy przejechałam, tu rękawki, tu te ściągacze i jest ideolo. Teraz tylko nosić, jest fajna, wyprana i idealna na teraz. Składowo też jest całkiem fajna i o czym na pewno nie powiedziałam, to, że jest na misiu. Bardzo, bardzo się cieszę, tym bardziej, że kosztowała całą piątkę. Będzie noszona, wiecie, brakowało mi takiej fuksji, takiego turbo pink, takiego koloru po prostu. Tym razem trzymam w rękach Pawła. Pawła z Podenki, a właściwie to jest też historia, dlatego że w ostatnim chyba filmie mówiłam, że znalazłam Pawłowi fajne spodenki. On sobie czapki i tak dalej. I wiecie co? Tym razem znowu tak było. Znowu udało mi się dorwać coś dla niego. Nie wiem, po prostu mój fart i jego rozmiar. To jest F&F, 100% bawełna, więc bardzo fajne spodenki. Będą mu pasowały totalnie do wszystkiego. I on tak przymierzył, tak niepewnie, ja mówię, kochanie, one naprawdę są do wszystkiego. No i co? I teraz sam Wam powiem. Koszulka lumpex 5 zł. Stara, to jest stary zakup, wykopkowy, bo Zasia się śmieje. I spodenki, tylko brzuch wciągnę. Też za 5 zł. I to są takie spodenki, gdzie wieczorkiem z chłopakami albo z żoną można wyjść na piwko, do ogródka. Bardzo przewiewne, miłe. No i nie mam nic więcej do powiedzenia. No spodenki, to są po prostu zwykłe spodenki. Takie ani to wizytowe, ani sportowe. Fajne. Naprawdę pasujące do wszystkiego. Jak widać nawet do takiej koszulki. Cieszę się, że namówiłam go na nie. Za 5 zł to naprawdę źle, gdyby ich nie wziął, dlatego że one będą pasować na każdą okazję i nawet jak nie będzie miał pomysłu, a wiecie, jak nie ma pomysłu, to zakłada jeansowe, krótkie spodenki, to te po prostu będą na zmianę. Idealne, bo kolorystycznie też do wszystkiego będą pasować. Chciałam powiedzieć, że same doły, ale nie, przecież tu była bluza. I tutaj mamy spódniczkę jeansową. Taka ciekawostka, kochani, że jest to denim CEO, więc w moim wykonaniu nic nowego, prawda? Ja po prostu jestem Primark lover i powinnam być taką chodzącą reklamą Primarka, bo mam bardzo dużo rzeczy z Primaniego w swojej szafie. I to jest niby 42, ale zobaczcie, że to nie wygląda jak ten rozmiar. Wskoczyłam właśnie w tą spódnicę i ona jest naprawdę super. Bardzo fajnie, że ma wysoki stan, jest bardzo rozciągliwa, tego elastanu tutaj musi być spora ilość, dlatego że zobaczcie, no z każdej możliwej strony tutaj mogę sobie naciągać, dlatego polecam Wam nie patrzeć na rozmiary, zupełnie odrzućcie myślenie o metkach, dlatego że wielokrotnie również firmy popełniają błędy. Ja sama byłam przykładem tego, że dostałam, tak, sukienka była i w środku była L, a na metce papierowej było M. Zresztą wszystko jest na moich filmach. Ja o wszystkim Wam zawsze mówię, także nie zwracajcie uwagi na te metki, naprawdę uwierzcie mi. I zobaczcie, ta spódniczka jest naprawdę ekstra. Za całe 5 zł to uważam, że grzechem byłoby jej nie wziąć.
Tak, zupełnie to nie ten rozmiar. W każdym razie, jeszcze raz Wam powtórzę, tak jak przed chwilą, nie zwracajcie na to uwagi. Jak jest opcja, to mierzymy. Jak jest coś taniego, chcecie ryzykować, to ryzykujemy. Ja podjęłam ryzyko, no bo nie miałam możliwości przymierzenia. I udało się, stwierdziłam, że wiecie co, po prostu jakby nie, to ja mam tyle koleżanek w tym rozmiarze, że na pewno komuś się ostanie. Także super. I nie żałuję. Fajnie, mam dużo jeansówek, ale ta jest naprawdę mega wygodna. No i mam bardzo wysoki stan, więc dla mnie next. I mamy znowu spódniczkę. Tak, spódniczka, bluza, paru spodenki, spódniczka. Jedziemy ze spódniczką, która jest bardzo fajna, elastyczna, brokatowa. Uważam, że seksowna. Patrzcie. Słuchajcie, ta spódniczka ma historię, bo akurat nad nią najdłużej się zastanawiałam podczas tych zakupów i zupełnie nie rozumiem dlaczego, bo naprawdę jest bardzo, bardzo fajna. Tutaj te rozcięcia robią dodatkową robotę i to jest ciuch, który totalnie mogę wystylizować do wszystkiego i na każdą okazję tak naprawdę. Tak, również na jakieś uroczystości takie, wiecie, bardziej poważne, dlatego że ona robi efekt wow. Wygląda naprawdę super i będzie też fajnie wyglądać na Sylwestra, na każdą imprezę, taką do klubu czy karnawałową, ale również na teraz, bo ja do tej stylówy zakładam, słuchajcie, czarne wansy, zakładam katanę jeansową, biorę torebkę lub plecak lub nerkę i wychodzę, więc bardzo, bardzo fajny zakup za całe 5 zł. Nie wiem szczerze, nad czym ja się zastanawiałam, jest naprawdę bardzo fajna i cieszę się, że ją mam. I tak, nad nią najdłużej się zastanawiam, zresztą już Wam to powiedziałam, ja się powtarzam, wiecie, ale bardzo ona mi się podoba, wiadomo, że jest to sztuczny ciuch i uświadomiłam sobie, jak już oczywiście ją kupiłam, ją wyprałam, ona nie opada, więc to świecące na szczęście nie pobrudziło wszystkich czarnych rzeczy w praniu. Pamiętacie tamten brokatowy gorset, no tam to było turbo fajnie, wszystko było w brokacie, to wiecie co, uświadomiłam sobie, że tego typu spódniczki zawsze kosztują minimum 100. Więc to 5 zł jest bardzo dobrze zainwestowane. I tak, chwyciłam od razu, ponieważ tak, Paweł nawet nie wie, jakby wiedział, że ja coś takiego kupiłam za całe złoty 50 zł, to tak, mój mąż by powiedział, po co to bierzesz? Bo to jest mój mąż, on zawsze tak gada. A ja Wam powiem tak, to jest turbo uniwersalne. Ile razy już użyłam słowo turbo? Nie mam pojęcia zielonego. W każdym razie jest to bardzo uniwersalne, bo to może być i szarfa do włosów i tak bym chciała to nosić. Może to być do torebki, może to być jako pasek i przypuszczam, że docelowo to paskiem było. Może do jakiejś sukienki, może do jakiejś dżinsówki. Fajnie do tej dżinsówki. Zresztą patrzcie, od razu Wam na szybciocha pokażę, że tu bardzo fajnie będzie przełamywać. O, świetnie, wystarczy do tego biały crop top albo jakiś, wiecie, uniwersalny taki, nie wiem, błękitny, szary i to będzie podkręcać każdą stylówę, więc jak zważyłam, zobaczyłam, że kosztuje to złoty 50 zł, to się nie zastanawiałam, tylko po prostu to kupiłam. Tak, zamocowałam sobie to w ten sposób i to jest właśnie to, o czym Wam wcześniej mówiłam, że ja będę to traktować pewnie jako opaskę, docelowo to może być pasek, jakaś no szarfa na przykład do torebki, różne zastosowania to może mieć, ale że te kolory mi się tak bardzo spodobały, zresztą musicie przyznać, że są bardzo fajne, zwłaszcza teraz na wiosnę, na lato, to możemy w różny sposób. Ja mam tak, można tutaj mieć kokardkę, pewnie będziecie widzieć w różnych opcjach na moich filmach, także zapraszam Was również do oglądania wszystkich moich filmów, nie tylko takich lumpeksowych, dlatego że ja już w tej chwili we vlogach na przykład pokazuję, jak chodzimy do lumpeksów, jak robimy zakupy, pokazuję też rzeczy, które się będą znajdować w następnych filmach itd., także serdecznie Was również zapraszam do tego typu filmów. Właśnie, ja Wam pokazałam, jak to wygląda na włosach, ale na pewno jak będziecie oglądali inne moje filmy, to zobaczycie po prostu, jak ja to będę nosiła. I ostatnia, ale nie najgorsza rzecz, o nie, zupełnie nie, to są te rureczki Topshop, model Jamie, bo ja właśnie czasami nie mówię, a ja w Topshopie są fajne te modele Jamie. Jest to rozmiar 28, to jest pas, a 30 to jest długość. One są mega elastyczne. Widzicie? Tutaj dupcia się fajnie wmieści. Zresztą zobaczcie na mnie, co Wam będę gadać. Słuchajcie, ja takich spodni już w swojej szafie nie mam od roku, półtora. Jakoś tak, dlatego że przy pierwszej wyprzedaży mojej szafy większość moich rurek z Zary i tak dalej wzięłam po prostu, wywaliłam i sprzedałam.
i nie zostawiłam sobie ani jednej pary. Potem tak, wiecie, stylizuję sobie, stylizuję, mówię, kurde, gdzie ja mam wszystkie moje rurki? Nie mam. Nie mam, bo sprzedałam. Obraziłam się na niej, po prostu je wzięłam, sprzedałam. Był moment taki, że totalnie się nie czułam w obcisłych rzeczach i wiecie co? No człowiek zmienny jest. Te akurat bardzo fajnie wyglądają. Są w idealnym kolorze, do wszystkiego będą pasować. I to będą drugie moje rurki w szafie, bo mam tylko jeszcze jeansowe i też kupione w Lumpeksie. Tak więc słuchajcie, cieszę się, że je znalazłam, że je dorwałam, że chciałam się w nie powciskać, bo to są te rurki, które zachowują się jak leginsy, takie wiecie, mega doległe, mega ścisłe. Więc tu wszystko mamy fajnie, ale wiadomo, że ja tak naprawdę 15 minut w nich pochodzę i one się tak pięknie dopasują, że już nic mnie nie będzie ciągnęło. Więc ze spokojem to nie jest tak, że wiecie... I teraz już nie oddychamy, tylko nie, tutaj jest na luzie zupełnie, ja mogę, widzicie, ze spokojem sobie usiąść, się poruszać, nie ma żadnego problemu, nic tutaj się nie przemieszcza, wiecie, jakiś fajny paseczek jeszcze możemy sobie dołożyć i naprawdę będzie to wyglądać bosko, także bardzo, bardzo się cieszę, że te spodnie kupiłam. Tutaj mamy również, o czym tam nie powiedziałam podczas mierzenia, srebrny guzik, srebrne dodatki, więc fajnie będą pasowały do mojej ramoneski czarnej. I co Wam mam powiedzieć? Bardzo fajne zakupy za naprawdę bardzo małe pieniążki. Uważam, że takie zakupy warto jest robić i kupujmy tylko racjonalnie. Myślmy o tym, do czego będzie pasować, czy nam się to na pewno podoba. Wiecie, zawsze jest opcja Vinted i ja czasami robię tak, że noszę coś parę razy, ale jak nie czuję się w tym 100% ok, a wydawało mi się coś super, wyglądam super, ale się nie czuję w tym, bo nie wiem, ja tak mam. Czasami, o, kiedyś miałam tak ze spódniczką z Levisa, moja kumpela powiedziała, mówi, wow, Asia, bomba, twoje nogi wyglądają sztos. Paweł mówi, nie no, świetnie, musisz ją częściej nosić. A ja się czułam w niej tak okropnie, że chciałam ją na sprzedaż wystawić. Więc różnie to bywa, pamiętajmy o tym. I to by było na tyle, kochani. Idźcie w to gorąco, spędzajcie pięknie dzień, pięknie tydzień. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, widzimy się w następnych filmach. Pa, pa!